imieniem Fryderyka Chopina. Odnalazłam ją akurat w Chicago. Jest taka istniejąca od 45 lat. I szkoła, która szkoły sobotnie, to są sobotnio-niedzielne. I tam w ich auli koncertowej prezentuję zawodowy koncert. Bardzo różne koncerty im przynoszę. I klasyczne, i world music, i jazz. I przychodzi taka widownia mniej więcej, tam się zmieści 600 dzieci, 600 osób w tej sali koncertowej. Więc i ja mam taką nadzieję, że po latach ci ludzie będą to bardzo mile wspominać i że to może też wpłynąć też na jakby ich wybory w przyszłości. Być może muzyczne, być może plastyczne, może każdy, bo też im prezentuję film właśnie dokumentalny, z dyskusja z nimi. Oni są, dzieci są przepiękne. Mhm. I to są, uważam, ten rodzaj edukacji jest absolutnie bardzo potrzebny, bo dzisiaj właściwie edukację w większości taką muzyczną dzieci mają w smartfonach. No ale wiadomo, czego słuchają. I dlatego przemycić coś innego, może to jest obowiązkowe, bo one w ramach zajęć rano o 10 idą 2 godziny, mają takiego obcowania ze sztuką na żywo. I raz w roku przynajmniej, ale myślę, że zapamiętają to i one na to czekają. Zresztą mam tam świetnych nauczycieli wykładających, którzy też w ramach tego jakby dla festiwalu też organizują różnego rodzaju też konkursy plastyczne i potem te ich prace są wyświetlane jako na przezroczach, jako tło koncertu, więc wszyscy mają z tego jakby pożytek i myślę, że tak jak mówię, że to gdzieś tam może zostanie z tyłu głowy, tak jak w moim dzieciństwie też było obowiązkowe chodzenie do filharmonii, czego nie lubiliśmy, ale się okazuje, że to były piękne momenty naszego życia. Tak, to prawda. Piękna inicjatywa, naprawdę. Mhm. Mam nadzieję, że jeżeli jeszcze nikt o tym nie słyszał, to może być jakiś początek, na przykład obserwacji ciebie, czy nawet pojechania specjalnie do Chicago, czy tam ludzie, którzy tam są, to jeszcze nie wiedzą, a może się dowiedzą. Powiedz nam teraz o jakichś najbliższych koncertach, które tutaj odbywają się w Polsce. Może jakieś daty? Tak, mam teraz najbliższy koncert, to jest w Żorach z Jarkiem Besterem, 12 w Gliwicach, projekt Roberta Świstelnickiego też z innymi wokalistami, Jorgos Kolias, Wojtek Myrczek i fantastyczny młody zespół. I 15 jestem częścią w takiego finałowego festiwalu Fiesta Filharmonik w Gdańsku, śpiewam bosanowy. I lecę do Stanów, tam mam kilka swoich koncertów i później wracam w listopadzie. W listopadzie mam dużo fajnych koncertów z triem Andrzeja Godzińskiego w Warszawie, celebrujące jakby ich daty urodzin. Z Andrzejem Godzińskim pracuję już ponad 20 lat. I też są koncerty z tą płytą To The Light pod koniec listopada, ale to wszystko na stronie grażynaauguści.com. I zapraszamy wszystkich, żeby sobie podglądali stronę. Ja też będę zapraszała. To jeszcze tak na koniec, zanim powiem Ci wszystkiego dobrego, oczywiście, to zapytam o jedną, o takie zdanie tutaj mi wpadło, a propos tytułu płyty, bo chciałabym, żeby nasi słuchacze zapamiętali, czyli To The Light. I znalazłam jakiś wywiad, chyba przeprowadzałaś, powiedziałaś tak, to krok w kierunku światła, chyba nie ma nic piękniejszego niż dążenie do światła, czyli do nadziei, do tego, co jest pozytywne. To tak kończąc ten program, jakbyś się odniosła w 2 zdaniach do tego pięknego przesłania. Dodam tylko to wszystko, oczywiście jakby idziemy w stronę światła, nie podążamy w tą nie dajmy się sprowokować i ciągnąć w dół, raczej idźmy w górę. Idźmy tam, gdzie jest ta odrobina nadziei. Do tego bym dodała jeszcze, że nigdy się nie poddawaj. Nawet w sytuacji beznadziejnej cuda się zdarzają. Także to światło dla mnie to jest cudem. No i pięknie spuentujemy, ponieważ ostatni utwór, który usłyszymy, nosi tytuł It's True. Jest to absolutnie prawdą to, co powiedziałaś przed chwilą i właśnie usłyszymy utwór It's True. Grażynko, bardzo, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę i serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia RSC. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pociąg do jazzu. Joanna Morea. Zapraszam.